Gli italiani sono cattivi e molto conservativi. Sempre se io faccio qualcosa, una ricetta modificata, allora 100 italiani vengono e gridano: vaffanculo, tu non sai come cazzo si fa a mangiare come ha fatto mia mamma, vaffanculo tua mamma e tu, vaffanculo. Allora oggi non faccio il mangiare per gli italiani, oggi faccio il mangiare per i polacchi e vediamo se i polacchi sono conservativi come voi, vaffanculo, bastardi schifosi, ciccioni di minchia. Dzisiaj robimy polski bigos. Bo Polacy wiedzą też, jak się je dobrze. Nie tylko Włosi. I zależy, kogo spytasz. Wszyscy różnie robią swój bigos, ale ja zrobię po swojemu. Kupiłem sobie polski boczek w sklepie polskim tutaj w Szwecji. Niestety już w plasterkach, bo nie mieli w kawałku, ale i tak będzie dobry. I kiełbasy polskie, suszone kiełbasy polskie. Ale jakie to jest dobre, kurwa, jakie to dobre, zajebiste, jak się mówi po polsku, zajebiste, zajebiste kiełbasy. Kroję kiełbasy w różne rozmiary kawałków, duże plastery, mniejsze kawałki i malutkie kawałki, bo lubię mieć różne rozmiary kawałków kiełbasy, kiedy jem. Chyba po polsku można mówić kiełbasy, bo ja nie wiem, co kurwa to znaczy. Jeden raz nauczyli mnie, że robić loda po polsku nie znaczy produkować lody, znaczy coś innego. Dlatego nie wiem, co można mówić i co nie można mówić, ale kiełbasa to chyba jest kiełbasa. Co ja nie wiem. Jedną cebulę na duże kawałki kroję, bo to i tak będzie miękka tam w środku, wymiesza się i do garka. I białą kapustę. Wiem, że niektórzy robią bigos z kwaśnej kapusty, tylko z kwaśnej kapusty w kiszonej, ale ja lubię pół-pół. Dla mnie trochę za kwaśny bigos, jeżeli się zrobi z kapusty kiszonej tylko. Kroję w kawałeczki, wkładam i znalazłem polską kapustę kiszoną. Zobacz, nawet piszę tutaj po szwedzku. Surkål, kwaśna kapusta znaczy. I trochę wina czerwonego. Niektórzy białe wino używają. Mi smakuje lepiej wino czerwone do bigosu. Guarda un vino italiano, fanche buono, e io butto nel cibo polacco, ma va bene, è un buon cibo. Metto un po' qui e il resto bevo. Ah, ma che cazzo dico in italiano? Questo non è per voi, vaffanculo. Niektórzy wkładają śliwki i mają rację, bo trochę słodkiego tam potrzeba. Ale ja zamiast śliwki wkładam troszeczkę miodu. I to jest miód włoski z kasztani. Pszczoły jedzą kwiatki od kasztani i robią miód, co bardzo dobrze smakuje. No i trochę tego, liście babkowe i czarny pieprz. Zamykam i zobacz. Ja nie wiem, jak taki garnek nazywa się po polsku, ale to jest garnek, w którym jest ciśnienie, mocne ciśnienie. Zamyka się garnek i gotuje się tam w środku. Po pierwsze, wszystki gust i zapach wszystki zostaje w środku, dlatego to jest bardzo dobrze używać, po pierwsze. Po drugie, dużo szybciej się gotuje w ciśnieniu. Bigos to normalnie bym gotował 3, 4, nawet 5 godzin, ale w tym garku zamykam i 25 minut w ciśnieniu i gotowie. Później jeszcze 25 minut gotuję, żeby wyparowała ta woda trochę i później jest gotowy. Po 25 minut otwieram i zobacz, prawie gotowy. Mięso jest miękkie, kiełbasa miękka, wszystko dało dobry gust, smak fantastyczny tutaj jest. Przepraszam bardzo, że nie umiem po polsku dobrze. Uczę się język i jeszcze nie nauczyłem się dokładnie. Dlatego gramatycznie gdzieś tutaj źle powiem. Nie wiem, jak wszystko się nazywa. Jeżeli nie rozumiecie, to spytajcie i odpowiem po angielsku. Ten język polski to mi
język boli od tego. Nie wiem nawet, czy można po polsku mówić smak, czy to jest szwedzkie słowo. Może gust tylko po polsku się mówi. Nie ma znaczenia. Teraz wkładam grzyby. Ja używam zwykłe te grzyby, co w fabryce są produkowane, ale można używać oczywiście też, można też oczywiście używać z lasa świeże grzyby. Troszeczkę papryki suszonej. Jeżeli lubisz bigosz pikantny, to możesz paprykę pikantną włożyć. Jeżeli nie, to włóż paprykę, która nie jest pikantna. Ja lubię, kiedy jest troszeczkę pikantny bigos. Wiem, że ogólnie Polacy tego nie lubią, ale ja dodaję troszeczkę. I teraz pomieszam, gotuję jeszcze 25 minut i zobacz, kurwa, jaki to bigos. Oj, oj. Jeżeli byś spróbował, to byś się zesrał, taki dobry ten bigos. Ma che buono e pure il cibo polacco. Jakie dobre te polskie jedzenie. La etymologia di bigos non si sa, però si dice che bigutta, una zuppa italiana che si chiamano bigutta, forse è l'originale, io non lo so. E qualcuno dice che invece è tedesco. Vielleicht das polnische Wort bigos kommt aus begossen, aber ich weiß nicht. Das Etymologie ist nicht klar. Se sei italiano, tu devi abbonire. Jeżeli jesteś Polakiem, to zapisz się. Je ferai des choses en français. Alors, abonne-toi. Abonnieren, tu musst abonnieren. Das ist sehr wichtig. Och är du svensk ska du abonnera såklart. And finally, for the English-speaking community, subscribe. Because I will do stuff in English too. Grazie, thank you, danke, merci och tack så mycket.